Teraz omówimy zjawisko zwane mgłą, mgłą taką poznawczo-emocjonalną, której doświadczamy w relacji z szantażystą emocjonalnym. Obojętnie, czy to będzie prokurator, czy jakiś milczący cierpiętnik, czy jakieś inne osoby, które tutaj omawialiśmy, będziemy czuli się w tych relacjach po prostu źle. Działają one destrukcyjnie. Jednak pamiętajmy oczywiście, że emocjonalni szantażyści nie są jakimiś takimi potworami, w sensie takim, że postanawiają przychodzić nas zniszczyć, mają swoje oczywiście wewnętrzne, w cudzysłowie, powody czy przyczyny tego, o czym też będziemy mówić na kolejnym nagraniu, ale jednak efektem ich działania jest nasz dyskomfort i warto tutaj oczywiście teraz zrozumieć, na czym on polega. Ta mgła, której doświadczamy, składa się właściwie z kilku elementów. Z lęku, z różnych poczuć zobowiązań, do których czujemy się wciągnięci lub sami zobowiązani, i z poczucia winy. Skala tej mgły oczywiście może być różna od lekkiego zamieszania, lekkiego dyskomfortu, po całkowity paraliż i brak dostępu do swojego myślenia i do tego właśnie do oceniania sytuacji i widzenia, co się w ogóle dzieje, w takiej większej skali sparaliżowania wewnętrznego. Już nie myślimy, tylko reagujemy, czyli albo ulegamy, robimy wszystko, byle tylko już nas szantażysta nie szantażował, albo stajemy się sami szantażystą i atakujemy. W każdym razie dyskomfort jest na pewno silnie odczuwalny i skala paraliżu może być różna. Jednak możemy nauczyć się przerywać tą reakcję, przechodzić ze stanu mgły w myślenie, działanie racjonalne i kontrolujące tę sytuację. Jednak musimy oczywiście rozumieć, na czym to polega. Zaczniemy od omawiania lęku. Osoba, która jest tym sprawcą przemocy emocjonalnej, tym szantażystą emocjonalnym, może tworzyć zarówno świadomie, jak i nieświadomie pewne zachowania, strategie, które już wcześniej w życiu prawdopodobnie stosowała, zanim nas oczywiście spotkała, czy to jako osobę znajomą, czy jako klienta, szefa, pracownika, pacjenta. Różne strategie, które właściwie będą uderzały w nasze słabe punkty. Informacje, co jest naszym słabym punktem, przekazujemy im sami. Jako osoby wrażliwe, szczere, takie pragnące dobrych relacji, dość łatwo dajemy się przeczytać różnym osobom, jakie są nasze wartości. Będąc w pewnych specyficznych rolach zawodowych, osób pracujących na przykład w opiece zdrowotnej, czy w sklepie, czy w biurze. Siłą rzeczy pełnimy role, które mają na celu ułatwić coś komuś, doprowadzić do załatwienia sprawy, umówić do lekarza, do psychologa. Czyli posiadamy pewną rolę, w której właściwie głównym sensem jest to, żeby zadbać o dobrą relację, o to, żeby sprawa była dobrze załatwiona. Czyli zależy nam na tym raczej z natury, żeby właśnie tak było. Osoba, która ma takie cechy lub przychodzi jako szantażysta emocjonalny lub takie zachowanie wykazuje, też wie o tym, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do utrzymania się w roli osoby pomagającej i to może chcieć wykorzystać. Mamy więc do czynienia z osobą, której bardzo zależy, żeby dostać to, co chce, teraz, kiedy chce i na zasadach, jakich chce, i robi to z wielkim nasileniem. Czyli może to budzić w nas różne lęki podstawowe, takie ludzkie, które nawiązują do tego, że nie chcemy komuś źle zrobić, chcemy być dobrym człowiekiem. Nie chcemy też, żeby ktoś na nas krzyczał, nie chcemy dążyć do raczej konfrontacji, do unieszczęśliwiania innej osoby. Wszystko to, co demonstruje szantażysta emocjonalny, może pokazywać, że my jesteśmy tym złym człowiekiem, który im tego nie daje, który ich opuszcza w tej natychmiastowej gratyfikacji ich potrzeb i pragnień. I że grozi nam, że możemy czuć takie poczucie zagrożenia, jakiś konflikt, jakaś eskalacja
krzyku na przykład, czy skarg na naszą aktywność, na przykład zawodową. Możemy też czuć lęk przed złością wynikającą z jakichś własnych doświadczeń, może wcześniejszych relacji, czy z rodzicami, czy jakichś innych doświadczeń, gdzie doświadczało się złości takiej no właśnie nieracjonalnej, niszczącej, na którą się nie miało wpływu, na przykład jako dziecko. Tego typu sytuacje mogą nam nawiązywać do takich też i doświadczeń własnych. Dalej, atak na poczucie obowiązku, w którym jesteśmy zanurzeni, zarówno jako wcześniej dzieci w trakcie wychowywania w szkole, jako pracownicy, jako dzieci swoich rodziców i tak dalej, czy jako pracownicy wobec szefów i w swoich współkoleżanek, współkolegów, jest na pewno też czymś, na czym może bazować osoba świadcząca właśnie szantaż emocjonalny, czyli na takich właśnie zasadach, które może też wyczuwać i wiedzieć, że nasz czy zawód, czy nasza pozycja, czy nasza rola rodzinna tym zasadom szczególnie podlega, na przykład, żeby właśnie mogą to być zasady typu szef ma zawsze rację, klient ma zawsze rację, szanuj ojca i matkę i tak dalej, córka powinna, syn powinien, pracownik powinien, prawda, różne rzeczy, które na pewno częściowo są to poczucia obowiązku osadzone w naszej kulturze, wychowaniu i roli, ale często mogą być tak zagnieżdżone w naszych umysłach, że chęć ochronienia jakby tej zasady bycia w jakichś powinnościach przysłania nam zdrowy rozsądek i osłabia pewne siły bronienia się wobec sytuacji, która zagraża naszemu dobru psychicznemu, czy w ogóle sytuacjom przekraczającym nasze granice, gdzie to staje się ważniejsze niż utrzymanie jakiejś zasady o powinnościach. Kolejną rzeczą jest poczucie winy, w które taka osoba, żeby osiągnąć swój cel, będzie nas wpędzała, a my, jeśli weźmiemy to poczucie winy, które ta osoba chce nam jakby podrzucić, będziemy się czuć oczywiście winni. I tutaj można by nawiązać do jakiegoś przekonania, że naszym celem jest zadowalanie innych. Tutaj myślę, że najwięcej tego typu przekonań znajdziemy w osobach płci żeńskiej, które to dziewczyny, kobiety są jakoś wychowywane do tego, żeby być właśnie grzeczne, uprzejme, może bardziej niż wymaga się to od chłopców. A tutaj w relacji toksycznej może być jeszcze mechanizm i tendencja do brania całkowitej odpowiedzialności za złe samopoczucie drugiej osoby. Oczywiście ta osoba szantażująca chce, żebyśmy wzięli tą całkowitą odpowiedzialność za jej złe samopoczucie, frustrację, że musi poczekać, że nie dostanie tego, co chce teraz, zaraz, ale do tańca trzeba dwojga i do szantażu również w tym sensie, jeśli weźmiemy całkowitą odpowiedzialność na to, co nam zada druga osoba, będziemy czuć się zgodnie z tym, co zrobiliśmy, czyli znajdziemy się w sytuacji posiadania niezasłużonego poczucia winy, ale wziętego od drugiej osoby. Czyli możemy też wziąć, jakby trochę jak chorobę zakaźną, przejąć takiego wirusa, przekonania, że my coś źle zrobiliśmy, że to my nie zadbaliśmy o tą osobę, że jesteśmy jakimś złym człowiekiem, że dany człowiek nie może dostać tego, co chce i wyraża swój sprzeciw, bunt, krzyczy, obraża i naszym celem jest jakieś takie, nie wiem, zrobienie jakiegoś cudu, żeby on się właśnie poczuł dobrze. Czyli gra w oskarżanie to jest coś, co jest efektem tych wszystkich czynników, mechanizmów, o których dotąd mówiliśmy, czyli w efekcie mamy poczuć, że to jest wszystko nasza wina, że to naszym problemem jest to, że jest kolejka do kasy, że jest kolejka do lekarza, że trzeba na coś poczekać, że nie jest od razu wszystko dane danej osobie, prawda? Że nawet jest to nierealne. Czyli poplątanie tych wszystkich wrażeń, lęków, przekonań, jak widzimy, poczuć winy sprawia, że ta mgła, jeśli nie będziemy umiały jej sobie nazwać, może faktycznie sparaliżować rozeznanie sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Taka mgła emocjonalna sprawia też, że nasze myślenie jest jakby wyłączone, natomiast zaczynamy działać odruchowo,
i bazować na odruchach emocjonalnych, czyli górę bierze nasz mózg, nie ten racjonalny, tylko ten emocjonalny, a nawet taki ten prymitywny gadzi, gdzie już nasze ciało reaguje tak jakby faktycznie napad na zlew, nasze emocje są zmieszane, nie możemy z nich skorzystać, no i jedyną chęcią, którą człowiek ma, to jest po prostu uciekać albo atakować.